Nasze materiały napędza ceneo.pl, największa porównywarka cen gier. arn.eu. Gdy parę tygodni temu wracaliśmy pamięcią do słodkich lat komórek z Javą, poprosiłem was o podzielenie się waszymi ulubionymi tytułami. Spodziewałem się wielu interesujących odpowiedzi, ale zupełnie zaskoczyło mnie, jak zgodni byliście w tym temacie. Zdecydowana większość powtarzała w swoich wypowiedziach te same serie, więc nie trudno było zawęzić tę listę do 10 najciekawszych marek. Oto przed wami najlepsze komórkowe gry Java według widzów arn.eu. Townsman. O tym, jak dobra była komórkowa seria Townsman, świadczyć może fakt, że sama Java doczekała się minimum 6 gier, a cykl ciągnie się nadal. Kolejne odsłony trafiają na komórki, a zaledwie pół roku temu wylądowały nawet na Steamie. Townsman było pionierem rozgrywki, którą dzisiaj utożsamia się z grami free to play, tylko że bez aspektu wkładania gotówki. Rozwijamy nasze własne średniowieczne miasteczko, jak w Settlersach, stawiając budynki, które stopniowo rozwijają naszą infrastrukturę. Jedne budowle dostarczają surowców innym, które to mogą produkować dobra pozwalające na konstrukcję kolejnych i tak dalej ku chwale ekonomicznemu rozwojowi. Ponieważ była to seria komórkowa, odpowiednio dopasowany był też system kontroli przypominający bardziej cywilizację, gdzie plansza podzielona była na segmenty, uniemożliwiając budowę w dowolnym punkcie planszy. Ten element, który kojarzy mi się z free to play, natomiast wynika z tego, że budowanie i ulepszanie budynków trwa dość długo, więc jak we współczesnych grach freemium, trzeba czekać na osiągnięcie rezultatu. Tylko że tu można przewijać rozgrywkę i nie kosztuje to ani grosza. Javowi Townsmeni są świetni nawet dziś, choć przestrzegę was przed androidowymi wydaniami gry, które pozostają tylko cieniem swoich najlepszych odsłon. Heroes Lore. Gra RPG z prawdziwego zdarzenia w twoim telefonie? Oprawa graficzna rodem z Super Nintendo czy Game Boy Advance? Gigantyczna przygoda, questy, magia i nieoficjalna polska wersja językowa? Nic dziwnego, że Heroes Lore cieszyło się u nas tak dobrą sławą. Co prawda wątek fabularny nie był szczególnie nowatorski, a hack-and-slashowy system walki nie był może mokrym snem graczy czekających na kolejnego Chrono Triggera, ale serii tej nie można było odmówić staranności wykonania i wciągającego gameplayu. Tym bardziej, że była to przecież tylko gra na komórki. No i Wind of Saltia nie było też jednorazówką, bo grę można było przejść 3 klasami postaci, które odblokowywały się kolejno po ukończeniu gry. Każda miała swój własny zestaw specjalnych ataków, broni i umiejętności. Naprawdę solidny kawał gry wideo. Galaxy on Fire 2. A skoro mowa o solidności, to nie ma chyba gry równie widowiskowej co Galaxy on Fire 2. Wymagająca w swoich czasach tytanicznego telefonu, ta skomplikowana symulacja statku kosmicznego robi wrażenie swoją złożonością nawet dziś. Jako Keith T. Maxwell pokierujemy statkami w serii kosmicznych potyczek, misji eksploracyjnych i wydobywczych, zbierając z podłogi szczękę, próbując zrozumieć, jakim cudem udało się zmieścić tak wiele zawartości w midlecie Java. Jest tu wszystko, intryga, kosmiczni piraci, eksploracja, spory otwarty kosmos i szereg prac, których można się podjąć, by zdobywać potrzebne nam do życia kosmiczne kredyty. I o tym, jak duże ambicje miała ta seria, niech świadczy fakt, że choć zaczęła się na komórkach, to jej port wyszedł potem również na pecety. Niecodziennie zdarza się, że komórkowa gra jest tak dobra, że przenosi się ją z telefonu na komputer. Zazwyczaj dzieje się to w drugą stronę i to z różnym skutkiem. Icy Tower. Jak mogliśmy zapomnieć ostatnio o Haroldzie i jego kultowej lodowej wieży? Icy Tower w pecetowej wersji zna prawdopodobnie każdy, kto miał szczęście grać w grę wideo te 10 lat temu z hakiem. Tytuł ten był wirtualną wersją kraku, który uzależniał od pierwszej próby. Zasady są niezwykle proste, wspiąć się jak najwyżej tytułowej, niekończącej się wieży i przy okazji nie spaść. Brzmi prosto?
Zadanie utrudnia nieubłaganie przewijająca się do góry kamera i coraz mniejsze schodki, w które coraz trudniej trafić. W dodatku zdobycie dobrego wyniku wymagało używania specjalnych ruchów, które wykonane dobrze podrzucały nas o kilkadziesiąt kondygnacji w górę, ale drastycznie zwiększały ryzyko wykonania nieodpowiedniego ruchu. Mobilna wersja idealnie kondensowała rozgrywkę do wersji komórkowej, a podłużny ekran telefonu był jak stworzony do wyświetlania pionowej konstrukcji. Ponieważ komórki nie słynęły z wygodnego sterowania, gra została delikatnie uproszczona, a schodki dużo dłużej pozostają szerokie, dzięki czemu wprawny gracz dużo łatwiej wskoczy dużo, dużo wyżej. Mimo to zabawa pozostaje świetna i na pewno pomagała radzić sobie z wspinaczkowym uzależnieniem każdemu, kto znaleźć się musiał z dala od komputera. Gothic 3. Początek. Zdania na temat tego, czy Gothic 3 był dobrą grą, są bardzo podzielone. Wszyscy natomiast zgodnie jak jeden mąż twierdzą, że komórkowy The Beginning był fantastyczną próbą przeniesienia świata stworzonego przez Piranha Bytes do formy mobilnej. Pełen materiał na temat tego tytułu można już było zobaczyć na arn.eu w ramach naszego cyklu Gothic w pigułce, więc to tam znajdziecie skarbnicę wiedzy na ten temat, ale nie trudno dostrzec, co czyniło początek grą z najwyższej półki. Fantastyczna oprawa graficzna, wciągająca fabuła i sprytny kontekstowy system akcji, które wyświetlały odpowiednią ikonkę działania nad obiektami, z którymi można wejść w interakcję. Robiło to wielkie wrażenie nawet wśród ludzi, którzy nie mieli do tej pory do czynienia z serią, a i znajomość taka nie była wcale konieczna do cieszenia się młóceniem atakujących nas potworów. Assassin's Creed. Nasza prezentacja jawowych gier z serii Prince of Persia wzbudziła w was flashbacki z Animusa, bo na pierwszy rzut oka nie trudno nie odnieść wrażenia, że jawowy Assassin's Creed czerpał sporo inspiracji z księcia Persji. I prawdopodobnie tak było, bo obie marki należą przecież do tej samej firmy. Assassin jednak nie przejmował się takimi głupotami jak fizyka czy realizm, oferując graczom widowiskową akcję na niespotykaną wcześniej w platformówkach skalę. Altair wykonywał szalone akrobacje, biegał po ścianach, balansował na nieopartych o nic drabinach i skakał na nich jak na szczudłach. Rąbał mieczem, jeździł konno, podróżował na pędzących wózkach, no po prostu hollywoodzkie fajerwerki skoncentrowane w grze komórkowej. Nie zabrakło również sztandarowych asasynacji i, podobnie jak w przypadku księcia Persji, jawowych gier o asasynach było na pęczki. Gangstar. Gangstar było dla telefonów komórkowych tym samym, czym trylogia GTA ery 3D dla konsol. I oczywiście za tę szaloną serię odpowiadał Gameloft, no bo któż inny. I tymi dwoma zdaniami zbudowałem w waszej wyobraźni obraz, który powie wam więcej na temat tej serii, niż byłbym w stanie to zrobić ja. Gangstar to GTA na komórkach, z całym dobrodziejstwem inwentarza, skryptowanymi misjami o różnorodnej zawartości, otwartym światem do zwiedzania we własnym zakresie, kradzieżami samochodów, strzelaninami, wyścigami i gangsterską fabułą. I jak w przypadku większości gier na naszej liście, telefony z Javą doczekały się kilku odsłon tej serii, w tym przypadku toczących się w różnych miastach USA. Najpopularniejszą była prawdopodobnie odsłona Miami Vindication, która dość oczywiście inspirowała się GTA Vice City, choć umiejscawiała akcję w czasach współczesnych. No i po raz pierwszy można tu było poruszać się nie tylko samochodami, ale też łodziami, motorami, a nawet helikopterami. Szkoda tylko, że na drodze ku ideałowi, jak zawsze, stawało serii nienadzwyczajne sterowanie telefonicznej klawiatury. Doom RPG. Wybaczcie, że wyjątkowo posłużę się gameplayem z wersji iOS gry, ale fenomenalne Doom RPG, Doom 2 RPG oraz Wolfenstein RPG nie chcą za nic w świecie odpalić się na moim telefonie, ani nawet emulatorze. Ale pomysł jest równie fantastyczny, co i szalony. Weźmy ukochane przez graczy podwaliny gier FPS i zróbmy z nich strategiczną grę RPG.
zachowując przy tym oczywiście stylistykę oryginału. Efektem jest superanckie doświadczenie dla posiadaczy komórek, które eksploruje, czasem dość żartobliwie, uniwersum Dooma z systemem rozgrywki wygodnym nawet na najbardziej prymitywnym sprzęcie do telefonowania. No i nie ma pośpiechu, przeciwnicy poruszają się tylko wtedy, gdy robimy to my. Taki super hot dla ubogich. A ponieważ dobrych RPGów nigdy za wiele, Doom RPG i Wolfenstein RPG mają moją dozgonną rekomendację. Asfalt. Nie ma chyba niespodzianki, że na liście waszych ulubionych gier jawowych pojawił się cykl Asfalt. Seria w zasadzie bezkonkurencyjna i tak dobra, że trzyma się solidnie do dziś na współczesnych smartfonach. Telefony głupsze doczekały się minimum 6 midletowych wersji. Wiem to stąd, że w mojej kolekcji znajdowała się odsłona z numerkiem 6. I choć graficznie nie dorastał do pięt Galaxy on Fire 2, to w ścigałkach liczyła się przede wszystkim płynność rozgrywki i poczucie pędu i to realizowane było w tym cyklu wzorowo. Zresztą Asfalt nigdy nie próbował być symulacją, a kontrola nad pojazdem była raczej umowna. Tu pierwsze skrzypce grała możliwość boostowania, driftowania, spychania konkurencji z drogi i pościgi policyjne. A mimo tego, jak wiele musiało dziać się na ekranie bez spowolnień, seria nadal wyglądała bardzo atrakcyjnie. Auta zostawiały na drodze ślady palonej gumy, a atmosferę budowały trójwymiarowe obiekty po obu stronach pobocza i całkiem widowiskowe efekty pogodowe. No i jak nakazywała ówczesna moda, wszędzie pojawiały się wyginające się wyzywająco fanki motoryzacji. Zeszła dekada pełną gębą. Magnetic Joe. No i na zakończenie byłbym na siebie bardzo zły, gdyby na liście nie mógł pojawić się magnetyczny Józek. Daleki kuzyn Bounce'a, którego głównymi zaletami było to, że działał praktycznie na każdym telefonie i miał proste jednoprzyciskowe sterowanie, które zresztą sprawdza się równie fantastycznie na telefonach dotykowych. Magnetic Joe to prosta, acz jak to zazwyczaj bywa, wciągająca gra logiczna. Sami nie możemy kontrolować tytułowego piłka, ale wciskając przycisk akcji magnetyzujemy go, co przyciąga jego krągłe cielsko do najbliższych kierunkowych magnesów. No i musimy wykorzystać tę właściwość, by niczym z procy frunąć na ładunkach do linii mety, unikając tym samym zabójczych przeszkadzajek. Proste, ale zrealizowane naprawdę solidnie, dzięki czemu bardzo popularne. I tak właśnie prezentowała się lista waszych ulubionych gier jawowych w niekoniecznie kolejności ich popularności. Czy zgadzacie się z nią? A może waszym zdaniem zabrakło na niej kilku ważnych gier? Napiszcie o tym w komentarzach, dzięki czemu seria napędzi się jak perpetuum mobile i pozwoli mi zarobić tanim kosztem nieskończoną gotówkę poprzez wydawanie kolejnych topek. Plan idealny.